Lecimy, słuchajcie, poniedziałek, deszczowy poniedziałek troszkę. Pogoda była trochę marna wczoraj i dzisiaj z tego co widzicie. Mam nadzieję, że nasz dach przetrwał cały ten rain wczoraj. W sobotę powiem wam, nie nagrywałem za dużo i ostatecznie zabrakło mi czasu, aby to wszystko zmontować, bo jak przyjechałem do domu, to za chwilę mieliśmy wypad ze znajomymi gdzieś do parku. Pojechaliśmy, później wróciliśmy do domu, jakieś zakupy, jakieś pierdoły, później znowu to ktoś do nas wpadł i tak cały wieczór już mieliśmy totalnie zajęty. W niedzielę mieliśmy wypad z dzieciakami na takie trampoliny, wiecie, także ostro busy miałem, taki naprawdę pół weekendu i oczywiście standardowo piłka wieczorem, także wracam do pracy, słuchajcie. Nie odpocząłem. Potrzebuję 2 dni wolnego. Przydałyby mi się teraz. Także słuchajcie, dzisiaj, co my dzisiaj będziemy robić? Ogólnie to mam tak, do Jaca muszę zajechać, bo klienci powinni powiedzieć nam, jak te panele sobie tam ułożyli w głowie, czyli gdzie jaki kolor, bo Jacek będzie mógł dzisiaj już to sobie tam robić. Tam spodziewamy się na tym głównym projekcie hydraulika, który ma przeciągnąć mi całą linię wodę i gaz. I przy okazji może waste'y zrobimy, tak jak trzeba, pod kuchnię. W międzyczasie będzie można pomontować te szafki razem do kupy, bo mamy tam dużo miejsca, także nóżki trzeba poprzykręcać pierdu. Na zewnątrz, jeżeli jest taka pogoda, to nie będziemy robić nic, bo po co? Nie będziemy sobie tam tworzyć błota. W toalecie trzeba zaciągnąć drugi raz, to na pewno się dzisiaj też musi stać i wtedy co? I wtedy go! I wtedy od jutra byśmy mogli, jedna osoba montowałaby kuchnię, druga zaczęłaby planować podłogę, trzecia gdzieś tam przytrze ten kibelek i tak będziemy zamykać, słuchajcie, ten projekt w tym tygodniu. Oby się nam udało, jak najwięcej. Taki na razie mam plan, a jak to wyjdzie, tydzień pokażę. Słuchajcie, ja wam życzę miłego dnia. Zobaczymy się za chwilę do roboty. Let's go. Cześć. Dzisiaj wielka chwila, słuchajcie. W tej łazience pojawią się panele. Na razie obczajamy, gdzie, jakie panele powinny iść i ile ich mamy tak naprawdę, żeby nie stworzyć jakichś głupot, jakichś takich na przykład minimalnych odcinek gdzieś tu po rogach. Bo chcieliśmy, znaczy przynajmniej pani chciała, żeby to wyglądało symetrycznie, że zaczynamy od środka w lewo, w prawo, ale tu nagle zostaje tyle, tu zostaje tyle, więc chyba po prostu zaczniemy całym z lewej i skończymy większą docinką. Taką docinką też tam będziemy kontynuować. I tak samo tutaj na tej ścianie polecimy całym lub cały kawałek. Nie wiem, jak to jeszcze się skończy, bo tu też miała być symetria na środku, ale mamy ograniczenia z panelami. Bo jak zaczniemy tak każdy ciąć z lewej i z prawej strony, no to po prostu za chwilę nam zabraknie na łazienkę panela lub dwóch. Musimy to sobie wszystko przekalkulować dobrze. Także ja ją wołam, ustalmy, czy mój plan jej się podoba i jedziemy z tym. Proszę państwa, tu mamy plany kuchni. Dwa razy podrukowane. Tak mniej więcej to będzie wyglądało. Na tej głównej ścianie, czyli tutaj. Tu jeszcze trochę mokre jest, więc nam trochę jeszcze wilgoci zostało w pomieszczeniu, ale to więc po prostu trzeba odczekać, otworzyć okna i odparować to wszystko. Tam też nam nie wyschło w łazience, ponieważ nie zostało grzane nic tutaj. Nie zostawiliśmy piecyka na weekend, więc musimy sobie poradzić. Hydraulik jest w drodze. My zaczynamy od tych szafek. Musimy je poskręcać, rozpakować, zobaczyć co mamy, w jakim stanie mamy i tak dalej. Na zewnątrz wam pokażę, jak udało nam się zrobić fejsy i rynne. Także też jest to zrobione, słuchajcie, tutaj wygląda nieźle. Także fejs mamy i z boku tam od sąsiada i tutaj też założony już, skończony. Także ściana teraz musi sobie wyschnąć, aby można zrobić tynk strukturalny, sorry.
Tak samo tutaj u sąsiada zostało zrobione. Na taki weekend mieliśmy trochę busy. Światełka mamy pozakładane, także też z automatu wszystko działa. Tutaj jedna jest z tej strony, a tam mamy... O! A tu co? A, działa. Wszystkie mamy włączone. Także caty, tak to wygląda na tą chwilę. Zbieramy się i działamy. Słuchajcie, pochwalę wam się systemem spowodynca i montowaniem dróg. Macie trzy dziury. Nóżka taka gotowa, wiadomo coś, ale na podobę z Ikei. Wkładacie, łamiecie tutaj te końcówki. Co nie? Wkładacie tu od góry, drugą stroną. Szybko, pyk. Obsługa jedną ręką. Przybijacie. Tam otwiera się klin. Z drugiej strony noga. Noga działa. Nie trzeba jej dokręcać, słuchajcie. Szybki montaż. Podoba mi się to. Pomóżcie mi dzisiaj. Jestem taki zmęczony. Kawę mi robią. Słuchajcie, kuchnię mamy złożoną. Zobaczcie, jak szybko. Przyjechały gotowe szafki. Znaczy one przed chwilą już stały na swoich miejscach. Zaznaczyliśmy, gdzie ma być zlew. Zaznaczyliśmy, gdzie ma być piecyk. Hydraulik za chwilę zrobi nam całą instalację. Później ustawimy szafki. Zrobi nam podpięcie. Bla, bla, bla. Także będzie cacy. Szafki gotowe. Nogi na szybko. Towery poskręcane. Tam cały ten element tego karga, który się rusza też, jest zmocowany. Słuchajcie, z taką kuchnią to jest dzień roboty tak naprawdę. Jeżeli macie już elektrykę zrobioną, hydraulikę zrobioną, to jest kwestia tylko poskładania klocków Lego, poskręcania razem szafek. Do widzenia. Karol tutaj zaciągnął w toalecie drugi raz, także sobie będzie schło, grzejnik właśnie wleciał, także będzie się co działo. Wszystko przygotowane. Pięknie. Słuchajcie. Także ja zmykam na zakupy. Muszę kupić jakieś małe pierdoły. Kran na zewnątrz muszę kupić i waste muszę kupić. Więc jadę do Screwfixa. Jak się dzisiaj nie przewrócę? Masakra. Chciałem powiedzieć, że będę żył. Co? Będę żył. Zaciągamy to ja to gruntuję, co? Upewnij się, czy jesteś zadowolony. Jak jesteś zadowolony, to rób swoje. Dobrze? Zagruntuję. Dziękuję. Taśmę tylko chyba trzeba okleić, nie? No. Będę żył. Wypiłem kawę, zjadłem brownie, trochę cukru. Od razu mi lepiej, słuchajcie, ale naprawdę nie życzę wam takich weekendów. Miałem ciężki weekend. Naprawdę miałem, muszę wam się przyznać bez bólu. Przeżyłem go, ale dzisiaj mi się to odbija. Także lecę. Się nie śmiej, bo kiedyś też cię to spotka. Szybko i z powrotem, sprawnie ze sklepu. Mam jakieś gadżety na hydraulika. O, gdzie on ty? Rurka, słuchajcie, kran. Kran na zewnątrz z taką rureczką. Kupiłem jakieś rury do odpływu. Też mam. Więc szybko do niego, bo zaraz będzie krzyczał na mnie. Gdzie ja byłem tyle czasu? Ja przepraszam, dzisiaj po prostu dwa razy wolniej pracuję. Ale jutro obiecuję, że będę dwa razy szybciej. You know, I have everything on the videos. Yes. Okay, so mamy grzejniki zakładane, 1, 2. Już są gotowe, co prawda nie mamy wody, więc nie możemy ich napełnić, ale to nie jest problem. Po prostu nasz hydraulik nie wpuścił nam jeszcze wody do systemu. Ale dajemy radę, nawet bez tego. Tutaj pomieszczenie mamy przygotowane, przytarte praktycznie już do końca. Tutaj ściana została przewiercona, mamy na kibel. Super, także let's go. To. Jutro kuchnia będzie skończona, przykręcona do końca. Super. Też daliśmy tu ognia. Cała hydraulika praktycznie z tyłu za szafkami jest zrobiona. Waste zrobiony, przewiercony. Tutaj ściany zostały już pomalowane, poprimerowane. Oczywiście pod nasz ulubiony tynk Atlasa. Także i będzie jazda, słuchajcie. Mamy kran na zewnątrz. Także też to już jest mała zmiana, która tutaj była. I tak powoli. Zamykać to nie. Możesz przymknąć, on zamknie. Także co, żegnam się z wami. Nie był to łatwy dzień, ale daliśmy radę wszyscy razem. Także zobaczymy się jutro. Miłego dnia i wieczora wam życzę. Do zobaczenia. Cześć. Zróbmy to.
słuchajcie, zróbmy to razem, rękoma budowlańca, zróbmy unboxing. Jako part 2 do tego odcinka dorzucam właśnie część związaną z nowym sprzętem do nagrywania, także zapraszam. A nowym sprzętem do nagrywania dzisiaj, słuchajcie, jest oto paczuszka. Dostałem to na urodziny i jest to nowa kamera GoPro 10. Ja w tym momencie to, co nagrywam, nagrywam sprzętem też GoPro. Wcześniej nagrywałem GoPro 6 czarną. Tu gdzieś ona leży, w ogóle odpoczywa. Ostatnio ją tylko ładowałem. Wyglądała w ten sposób. Czy ona się za chwilę włączy tutaj? Będą jaja. No, chyba się jednak nie włączy. Czy pokazuje mi, że nie ma SD karty. Takie małe urządzenie. Tak to wyglądała GoPro 6. Oczywiście GoPro 9, której nie widzicie, jest tutaj. Będzie bardzo podobnie wyglądała do tej nowej kamery, co prawda, ale na pewno będzie miała masę dodatkowych rzeczy, o których ja jeszcze sam nie wiem, więc będę sobie je zaraz tutaj ogarniał. Opakowanie wygląda w ten sposób. Tak, zobaczcie. Jest tu ciekawe etui. Podobne miałem etui do GoPro 9, na pewno. Mogę wam powiedzieć od razu. Ona jest teraz w wanie, więc też nie ma sensu tego pokazywać. Jak się do tego dobrać? Aby tego nie rozerwać za bardzo. A jest tutaj taki pasek, słuchajcie, z tyłu. Także możemy to pociągnąć i otworzyć. Zanim pociągnę i otworzę, jest tu napisane kilka informacji z boku. Czyli co, 23 megapiksele, jeżeli chodzi o zdjęcia. 5,3 60 klatek na sekundę. 4K 120 klatek na sekundę, czyli nagrywa już w 5K, słuchajcie. Wydaje mi się, że ta tutaj nagrywa w 5K, chyba w 30 klatkach tylko miała mieć. Ale to jeszcze sprawdzę. Mi się tak wydaje, że 9 już tam miała takie możliwości, a ja jeszcze nie nagrywałem w tym systemie. Ma dodatkowo 180 live stream, timewrap 3.0, super foto HDR. Mało robię zdjęć akurat, ale voice control to już było. I do 10 metrów można wrzucić ją pod wodę. Dobra, rozpakowujemy. Działamy. Moja żona chyba właśnie podjechała, bo była na siłowni z koleżanką. A ja odpoczywałem, więc trochę doszedłem do siebie. Tak, opakowanie zrzucone. Folia zrzucona, ciach. Oprócz tego, zanim otworzę wam wszystko, dostałem pudełeczko dodatkowe. I ono jest... W nim zawieramy opakowanie do kamery. Co prawda jest tu napisane 9, ale jest właśnie taki same do 10 tutaj jest napisane. I takie opakowanie, powiem wam, warto mieć. Ja tak mówię wam jako budowlaniec. Ponieważ ta kamerka, choć ona jest jakaś tam szokoodporna i tak dalej, to gwarantuje wam, że ta kamera pochodzi dużo dłużej. I spadła mi wielokrotnie w tym opakowaniu. To jest coś na podobę takiego opakowania, tylko trochę większe, zaraz wam pokażę. Plus ma mikrofon zewnętrzny, dodatkowy w tym opakowaniu. Plus jeszcze taką gąbkę, która zatrzymuje wszelkie podmuchy wiatru. Więc z doświadczenia wam powiem, że przydatna rzecz. Jeżeli byście mieli samą taką gołą kamerę, no w takich warunkach, w których ja pracuję, nie potrwałoby to długo. Ona często gdzieś dostanie jakiegoś strzała, albo spadnie skądś niespodziewanie, albo różne rzeczy się potrafią wydarzyć. Także zacznę chyba od tego w sumie. Pokażę wam, jak to wygląda. Słyszę już moją żonę. Już wchodzi. Jest jakaś książka instrukcji. Jest uchwyt standardowy od GoPro. Można go wpiąć wszędzie, jeżeli macie dodatkową taką listwę. Jest śruba mocująca. To jest właśnie ta zasłonka na mikrofon z gąbką. W sumie to przydałaby się ta listwa, ale tej listwy chyba nie dają tutaj. Ona będzie wraz z kamerą. Tych listew to ja już mam kilka, bo w każdym praktycznie aucie mam jedną zamontowaną. Cześć, Ciocia. Także tak wygląda te etui do kamery. Ono jest tutaj wypinane, zamykane. Jest to wodoszczelne, słuchajcie.
No i dodatkowo osłania bardzo porządnie kamerę, tak jak widzicie. Jest to plastikowe. Ma mikrofon z tej strony, ma dodatkowe wszystkie łącza do ładowania kamery, do podłączenia jakichś urządzeń dodatkowych, czyli światła albo jakiegoś jeszcze dodatkowego urządzenia. Tu mamy chyba słuchawki, można podłączyć, z tego co kojarzę, tak? Tu akurat nie jest nic narysowane, musiałbym spojrzeć na tą drugą kamerę, ale ja tego nie używam, powiem wam szczerze. GoPro, chyba oryginalne mi się daje. Tak, na bank oryginalne, przecież opakowanie GoPro. Ale identyczne mam właśnie tutaj na tej kamerze. Czyli co, kamera jeżeli chodzi o wygląd i wielkość, praktycznie się chyba nie zmienia, z tego wynika. Czyli 3.9 i 3.10 czarna w moim przypadku mają taką samą wielkość i prawdopodobnie wyglądają tak samo. To zaraz potwierdzę po otworzeniu już docelowo kamery. Opakowanie, w opakowaniu już nic nie ma, odkładam na miejsce. No i przechodzimy do najważniejszego. Chwila emocji, yeah. Instrukcje zostawiamy później. Cześć, poczekasz chwilę? Cześć. Więc co, w opakowaniu mamy kamerę, już nie z siwym napisem, tak jak w poprzednich wersjach, tylko już z niebieskim napisem. Mamy jedną baterię, zobaczcie, także tak to wygląda, kabelek i tak dalej, tak wygląda w środku. Także mamy tak, kabel do ładowania i prawdopodobnie ten sam kabel możecie użyć do przesyłania danych, czyli możecie go podłączyć do komputera. Ja go sobie na razie schowam, bo ja już tych kabli mam tutaj dwa, więc mam wreszcie dodatkową baterię, czyli w sumie już będę miał trzy baterie. Baterie są identyczne, czyli do GoPro 9 i do GoPro 10 baterie wyglądają identycznie w ten sam sposób. Nie wiem, czy parametry są identyczne, ale wydaje mi się, że raczej tak. Nie, prawdopodobnie nie zwiększyli pojemności tej baterii, ona jest po prostu tą samą baterią. Tutaj, żeby dostać się do wielkości tej baterii i popatrzeć na parametry, to jest prawie niemożliwe, aby się doczytać do tych małych literek. Oczywiście rozkminiłem to po swojemu. To jest ten jeden z tych uchwytów przylepnych. Możecie go przylepić na kask, na nie wiem na co. W samochodzie, w różnym miejscu. Ja akurat ten wykorzystam tym razem prawdopodobnie na zderzaku albo na boku samochodu. On jest tak lekko wygięty, jak widzicie. Więc musicie wykorzystać go w dobrym miejscu, aby to wygięcie pasowało do elementu. Co? Śruba mocująca z powrotem, czyli mamy już następną. Czyli już mamy dwie w tym momencie dodatkowe. Mamy następnego klipsa, takiego samego, czyli mamy dwa klipsy. Czyli tak, z opakowania od osłony do kamery mamy jedno, do kamery mamy drugie, tylko skręcane z drugiej strony, z tego co widzę. Czyli jedno tak, ale to nie gra żadnej różnicy. Czyli to mocujące i no i kamera docelowo, słuchajcie, pod tym już nic nie ma i książeczka instrukcji. Kamera wygląda w ten sposób. Zaraz ją odpalimy i zobaczymy, co u niej słychać. Czy menu wygląda tak samo, czy nie? Czy się coś zmieniło? Na pewno się pojawi pewnie GoPro 10 podczas odpalania, bo przy GoPro 9 ukazuje nam się 9. Tu na ekranie, szczególnie z przodu. Co ja zrobiłem z baterią? Dobra, jest. Więc co, aby dostać się do baterii, taka sama historia jak w tej 9 z tej strony. O, i tu wkładamy baterię. Tu też wkładamy, słuchajcie, kartę SD. Ja mam tutaj dodatkową, taką malutką, dostałem razem z prezentem 32, więc spróbuję ją może zamontować od razu. Ale czy ja się do niej dostanę? To jest dobre pytanie. Nie na moje palce, słuchajcie to. Dobrze, mam nóż. Uważajcie, nie róbcie tego sami w domu. Jeżeli oglądają te dzieci, to proszę, aby przy was były rodzice. Słuchajcie, więc tak, karta SD wchodzi w te miejsce. Tutaj. Wciskamy ją
face'em tak naprawdę w kierunku baterii. Ona już sobie tam siedzi. I teraz jest taki trik, słuchajcie. Bo ogólnie, żeby używać te etui, musicie zdjąć tą klapkę. Ja nie pamiętam, jak się ją zdejmuje. O, bardzo easy. Czyli co? Otwieramy ją na maksa. Otwieramy ją na maksa i pchamy tym palcem po prostu do góry. Ciach. I ten element mamy z boku. Ja to odkładam od razu w swoje ulubione miejsce do szuflady tutaj. I w tym momencie ta bateria wchodzi identycznie jak w dziewiątce. Otwieramy tutaj. Wkładamy kamerę, wsuwając ją dosłownie pomiędzy te plastiki. Ona tam musi wskoczyć w tego pina, którego widzicie. Także ciach, wszystko siedzi. Zamykamy klapkę. Klik. Świetnie. I w tym momencie to już jest urządzenie gotowe. Oczywiście dodatkowym elementem jest ta gąbka. Ja polecam ją założyć, bo szczególnie nowa. To też jest taki, jakby, nie wiem, dziwne zjawisko, bo nie mogłem jej dokupić osobno. Mogłem kupić jako cały element, ale osobno tej gąbki dokupić nie mogłem. Nie wiem, czy ja po prostu miałem tylko z tym problem, ale przez kilka ostatnich miesięcy nigdzie nie mogłem dorwać samej gąbki, choć chciałbym kupić ją do tej dziewiątki i mieć nową. Więc co? Odpalamy to. Czyli naciskamy guzik u góry. Odpala się. Pojawia się dziesiątka. Z mojej strony pojawia się GoPro. I pierwsze ustawienia, czyli język. Wszystko jest dotykowe. Musimy zaakceptować legal stuff. Turn on tag your footage with location, speed, attitude and more. Coraz więcej urządzeń tak naprawdę prosi was o lokalizację. Nie wiem, czy ja chcę tego używać, ale to może się przydać akurat przy GoPro. Także naciskam OK. Tu mam teraz Install GoPro App Quick, czyli muszę iść do aplikacji. Leave your camera on and follow the app. Nie ma innej opcji, słuchajcie. Znaczy, mogę się wycofać. Are you sure? A, mogę się wycofać, czyli mogę na razie tego nie robić. Robię continue. Nie, moment. Skip step, czyli mogę to zrobić. Dobra. Teraz prosi mnie o datę. Który dzisiaj jest? 16, tak? I datę ustawiamy przesuwając, słuchajcie, cyfry w górę lub w dół. No i co ja robię? Date and time update. Teraz mi pozwoliło. Media mode connected, czyli potwierdziło, że to urządzenie, które założyłem na kamerę, jest zainstalowane poprawnie. No i co? I zaczynamy ta sama. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wizualizację, to i ustaw menu, no to od razu tak miałem przeczucie, że to będzie działało tak samo. Tu możemy. Co to jest? To jest jakieś coś dodatkowo. Video performance mode. Maximum video perform, maximum resolution and frame rate for stunning image. O, to jest coś nowego, słuchajcie, bo ja tego chyba tutaj nie mam. Już to zaraz potwierdzę. Nie mogę tego potwierdzić, bo nagrywam. Jestem super. Ale nie kojarzę tego, słuchajcie. Tu jest to. A, ten królik. To musicie sami obczaić. Jak macie królika, to wystarczy nacisnąć guzik. Kamera się wtedy sama włącza i wyłącza podczas naciśnięcia. Ja używam Actual Screen. Przed chwilą było inaczej, teraz ja naciskałem to. Zatwierdzam. I w tym momencie macie obraz tutaj. Ten, który widzicie, wyświetla się taki, jak nagrywa. I tak, znaczy bardziej tutaj, z tej strony. Czyli jak mam kamerę skierowaną do siebie, co nie? To widzę w tym okienku dokładnie ten obraz, który nagrywam. Bo może się zmienić na to, że jest na przykład tylko wycentrowana wasza twarz albo środek obrazu. Ja zawsze używam tej wersji. Jeżeli chodzi o menu, no media, dobra, bo nie mamy nic na karcie. Chciałem zobaczyć, co tu jest takiego dodatkowego, jeżeli chodzi o rezolucję. No i co? No i macie 5K, macie więcej opcji, bo tak, wcześniej było 5K tutaj. Te
ale tych parametrów wyżej, które są teraz, nie było wszystkich. Czyli co, 5K było 30 klatek, to jest na tej dziewiątce, a najlepszą... Dziwna akcja. O co chodzi? Czemu mogę wybrać albo to, albo to, ale to jest to samo? Czy mi się tylko wydaje? Aha, te u góry 5K jest w 4.3, czyli bardziej na instagramowe rzeczy. Dobra, czyli tu 5K, naciskam tu, ale aha, mogę wybrać 60 klatek, słuchajcie. Mogę wybrać 60 klatek już w 5K, czego nie mogłem zrobić na dziewiątce. Jeżeli chodzi o 5K 4.3, to mamy 30 klatek dalej, a tej opcji w ogóle nie było. No, no, jakość na pewno będzie lepsza nagrywania, to się wszystko okaże, słuchajcie, zaraz na próbie. Spróbujemy coś nagrać. Ja i dołączę w najwyższej rozdzielczości 5K 30 nagrania. Także ja zaczynam, naciskam, nie mam zbyt dużo baterii, więc zrobimy porównanie. Cześć, to ja, Rafał. Naciskam, nie mam zbyt dużo baterii, więc zrobimy porównanie. Cześć, to ja, Rafał. Nagrywam do was. I już się wyłączą, widzicie jak szybko. Im większa rozdzielczość, tym szybciej będzie pożerało wam baterię. Ja też, jeżeli chodzi o to, to sprawdziłem, że najlepiej nagrywać codziennie w wersji 4K do 30 klatek. Wtedy ta bateria wytrzymuje jakąś tam możliwą chwilę do tego, aby stworzyć kilka fajnych ujęć. Jeżeli będę próbował nagrywać tej 5K, to wierzę w to, że te trzy baterie muszą być naładowane przy mnie, bo będzie mi strasznie szybko pożerało baterię i ona będzie się robiła dosyć szybko ciepła podczas nagrywania. To też jest ważna rzecz, którą muszę wam powiedzieć, bo każda z tych GoPro przechodziła to samo. Im większa rozdzielczość, tym praca tej kamery była bardzo intensywna. Także co, spróbujemy jeszcze raz ją włączyć. Czy się włączy? Czy ona się jeszcze włączy, czy już nie? Już chyba nie pozwoli, co? Może na kablu ona się podłączy. Słuchajcie, jeszcze spróbujemy taki numer zrobić. Właśnie. Bo podłączając do kabla bezpośrednio do komputera powinna się pojawić wiadomość. Także nic mi nie zostaje. Będę ładował, a dla was teraz zaczynam to montować, więc co? Bardzo ładny tutorial. Chowam to wszystko, żeby tego nie zgubić. I zobaczymy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Dzięki serdecznie za wasze wszystkie nowe suby, lajki, komenty. I zaczynamy nagrywać nowym sprzętem. Słuchajcie, do zobaczenia dla was w środę, dla mnie we wtorek. Trzymajcie się ciepło i dozo. Cześć. Hej. Dobra, próba numer 2, bo oczywiście tam nie zdjąłem folii. Słuchajcie. I to jest ta wersja już w 5K 60 klatek. Wide, czyli opcja, jak szeroki ma być ten obraz. Zobaczymy to jutro. Nie mogłem jej przed chwilą włączyć, teraz się udało. Gratuluję. Także zobaczymy, jak to funkcjonuje. Let's go.